Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Będziemy obecnie studiowali lekcję 11. Bóg jako artysta. Część na poniedziałek. Bóg jako architekt. Gdy Bóg w dramatycznych okolicznościach wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, przeprowadził ich pod górę Synaj. Tam związał ich z sobą świętym przymierzem. Jak piękno przejawiało się wśród różnych przepisów, które Jahwe przekazał tam Izraelitom. Zobacz Księga Mojżeszowa 2, 25 rozdział, 1 do 19. Druga Księga Mojżeszowa lub Księga inaczej Wyjścia, 25 rozdział, od 1 do 19. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudził serce jego duch, zbierze dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od niego zbierzecie: złoto, srebro, miedź, fioletorową purpurę, czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć farbowany, bisior, kozią sierść i skóry baranie czerwono farbowane i skóry borsucze i drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczenia i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika, i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkiego, jak sprzętu, który ci pokażę, tak wykonacie. Pierwsza część Księgi Wyjścia opisuje cudowne wyzwolenie Izraelitów z Egiptu. Druga połowa księgi mówi o zagadnieniach, z którym ściśle związane jest piękno. Boże polecenie zawarte w czytanych przed chwileczką wersetach zostaje rozwinięte w następnych, w dokładnym opisie namiotu zgromadzenia, jego sprzętów i stroju kapłanów. Od drugiego księgi Mojżeszowej 35 do końca księgi znajduje się szczegółowy opis wykonania tego planu. Opis ten obejmuje także szczegóły świadczące o artyzmie, z jakim wykonany był namiot zgromadzenia. Ten zbiór szczegółów nie jest ulubioną lekturą w większości współczesnych chrześcijan. Jednak Bóg z wielką starannością nie tylko przekazuje je Izraelitom wyzwolonym z niewoli, ale także natchnął Mojżesza, by zawarł je w biblijnym przekazie. W pierwszych 5 księgach Biblii niemal 50 rozdziałów jest poświęconych Bożym szczegółowym wskazówkom dotyczącym budowy pięknego przybytku. Jahwe dostarczył nie tylko planu architektonicznego, ale zadbał także o szczegóły wyposażenia świątyni. Znaczący jest fakt, że na górze Synaj Pan podał nie tylko 10 przykazań, pouczenia dotyczące posłuszeństwa w przymierzu, ale także szczegółowe wskazówki dotyczące budowy i wyposażenia świątyni, której wykonanie wymagało wszechstronnych uzdolnień artystycznych. Bóg był architektem świątyni i On także natchnął artystów, którzy wykonywali ją w najdrobniejszych szczegółach, także jeśli chodzi o dekorację. Nic nie zostało pozostawione ludzkiej inwencji. W pierwszych 5 księgach Biblii plany i budowa świątyni znajdują więcej miejsca niż jakikolwiek inny temat. Na czym wzorowana była świątynia ziemska i jak świadczy to o Bożym umiłowaniu piękna? Druga Księga Mojżeszowa 25:9. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak uczynicie. I księga listu do Hebrajczyków, 8 rozdział,
8, rozdział od 1 do 5. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, którego zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby składał ofiary i dary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Jeżeli świątynia ziemska była cieniem niebieskiej, trudno sobie wyobrazić piękno prawdziwej świątyni, którą zbudował sam Pan. Jak myślisz, dlaczego ważne było, by świątynia była piękna? Być może dlatego, by dać ludziom możliwość podziwiania potęgi i wspaniałości Boga, być może dlatego, by wobec takiej wspaniałomyślności mogli lepiej odczuć swoje duchowe braki. Jak zrozumienie chwały świątyni pomaga nam lepiej pojąć charakter Najwyższego w porównaniu z naszą przyziemnością i grzesznością? Dziękuję bardzo.